Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Jeden z księży emerytów opowiadał mi, że mieli na roku w seminarium kolegę, który pochodził z odległej wioski i to z bardzo biednej rodziny. Kiedy wjeżdżał do seminarium na pierwszy rok, żegnała go mama. Mówi, synku, nie mam nic, co bym ci mogła dać na drogę. Mam tylko kawałek chleba. Dała mu ten chleb i mówi, musisz sobie radzić. W seminarium nie zjadł tego chleba. Miał go cały czas u siebie w szafce. Kiedy rodzice odwiedzali swoich synów, kiedy był dzień odwiedzin w seminarium, jego mama rzadko przyjeżdżała, bo nie było ją stać na odwiedziny. Wtedy ten ich kolega wyjmował z szafki chleb i siedział przy tym kawałku chleba, przy biurku. Potem został księdzem, był na wielu parafiach, w końcu był już staruszkiem. Wszystko, co miał, przepisał na parafię, zostało tylko małe pudełko. Poprosił, że gdy umrze, żeby mu to wsadzić do trumny. Kiedy umarł, przed włożeniem do trumny, otworzono to pudełko i okazało się, że w nim jest ten kawałek chleba. Chleb, który przypominał mu mamę, zapach domu rodzinnego, zwłaszcza kiedy na niedzielę pieczono świeży chleb. Dla niego znaczył bardzo wiele. Moi kochani, Bóg wpadł na jeszcze lepszy pomysł. Nie tylko dał nam chleb na pamiątkę, ale sam stał się chlebem. Wspaniale o tym kiedyś powiedział ksiądz arcybiskup Józef Bilczewski, święty pochodzący z Wilamowic, gdzie jest jego sanktuarium. Mówi: Posłuchajcie, była matka, która miała kilku synów. I nagle dowiedziała się, że wszyscy naraz zachorowali. Serce matki bardzo cierpiała. Chciała odwiedzić ich wszystkich, być z nimi wszystkimi, ale nie dała rady. Nasz pan wpadł na doskonały pomysł. Stał się chlebem i w jednym momencie, w jednej chwili może być dla wszystkich. W różnych częściach świata, w różnych kościołach, nie tylko. W sposób symboliczny, ale rzeczywisty. Mało tego. Nie tylko jest obecny, ale możemy go spożyć. Ja sobie zawsze, przynajmniej na moją potrzebę, tak to wyobrażam, nieraz narzeczeni, kiedy chcą wyrazić to, jak bardzo im na sobie zależy, kiedy jest jakieś wzburzenie, uczucia wzbierają, już nie wiedzą, jak to powiedzieć, że się kochają, że w ich sercu jest gorąca miłość. Wtedy nie raz mówią: Ja tak Cię kocham, żebym Cię zjadł. To jest oczywiście przenośnia. Kiedy człowiek już nie wie, jak wyrazić jakąś wielką miłość, wielkie uczucie, mówi: ja bym, ja bym Cię zjadł z miłości. A Pan Bóg w sposób dosłowny to zrobił. To jest Jego szalona miłość, że On pozwala się, mówimy językiem takim pięknym, dostojnym, spożyć, ale po prostu zjeść. Staje się pokarmem. Nie można być bliżej drugiego człowieka niż to, kiedy ten człowiek przyjmuje kogoś jako pokarm, a właśnie Bóg tak zrobił w swojej szalonej miłości, a że jest Bogiem, mógł ten pomysł zrealizować, bo człowiek by tak nie potrafił. Moi kochani, uroczystość najsięczego ciała i krwi Chrystusa. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, to znaczy takim pokarmem, po którym człowiek już niczego nie pragnie. Nie tak jak manna na pustyni, czy nasze doczesne pokarmy, które na chwilę przedłużają życie, sprawiają, że człowiek nie jest głodny. Ten pokarm potrafi nasycić człowieka zupełnie, że człowiek naprawdę po nim już niczego nie pragnie. W niektórych przypadkach Pan Bóg to pokazał, w sposób taki wręcz namacalny, na przykład Marta Robę, która przez długi czas niczego nie spożywała i żyła samą Eucharystią. Ten cud jest po to, żeby człowiek uświadomił sobie, że Bóg sam wystarczy. Ale dlaczego procesja Bożego Ciała, dlaczego wychodzimy na ulicę z Najświętszym sakramentem? Moi kochani, ja to zrozumiałem dopiero parę lat temu, tak naprawdę o co tu chodzi? Otóż ksiądz Probosz przyszedł do mojego taty. Tata już jest starszym człowiekiem i mówi, że procesja będzie przechodzić przed naszym domem i żeby tata zbudował ołtarz, przygotował ołtarz na Boże Ciało. Tata wszystko bardzo przeżywa, więc niesamowicie to przeżył. Nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Mu oczywiście troszkę w tym pomogłem. Przyniosłem taki duży, olbrzymi baner. Pożyczyłem od jednego z księży proboszczów. Tata bardzo się do tego przyłożył, przeżywał to niesamowicie, było więcej emocji, może niż samej tej pracy, tak bardzo tym żył. I w końcu ołtarz stanął, okazał się bardzo ładny. Jeszcze przed samą procesją, w poranek Bożego Ciała, tata posłał mi zdjęcie na komórkę, rzeczywiście ołtarz się udał. I proszę sobie wyobrazić, idzie już procesja, słychać orkiestrę, i nagle powiał wiatr, i baner się lekko przechylił. Spadły wazony z kwiatami, wszystko się porozbijało, wszystko w rozsypce. Tacie serce zaczęło drżeć, łzy w oczach, nie wie co robić. A ona obok nas jest teatr, a przed teatrem skwer. Na tym skwerze siedzą ludzie, którzy po prostu od rana do wieczora nieraz tam mają, mówiąc językiem waniczym dobrze się bawią, piją piwo. Nieraz są utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. I nagle ci ludzie, widzą, co się dzieje, pozrywali się z ławki, rzucili butelki, może jakiś tam z piwem, odrzucili papierosy, wszyscy pobiegli do tego ołtarza. Jakaś pani zabiedzona, taka biednie wyglądająca, przyniosła nagle jakiś bukiet kwiatów, pozbierali wszystko, skądś skombinowali wazony, postawili na, na ołtarzu, procesja doszła, ołtarz był gotowy. Ksiądz do dzisiaj nie wie, co mój tata przeżył przed samą procesją. I teraz właśnie przed tym kazaniem, przed chwilką dzwoniłem do taty i mówię mu o tym, żeby mi przypomniał, jak to było. I tata mówi: O Jezus, nawet mi nie przypominaj, to było straszne. Ci ludzie mi wtedy naprawdę bardzo pomogli. Jeszcze teraz to przeżywa po kilku latach, kiedy mu to przypomniałem. Kto postawił Panu Jezusowi ten ołtarz? Moi kochani, ci, którzy by tego nigdy nie zrobili w kościele, bo być może od długiego czasu tam nie byli. Czy Pan Jezus ucieszył się z tych kwiatów i z tego ołtarza? Oczywiście, myślę, że każdy z nas zna odpowiedź. I o to chodzi w procesji Bożego Ciała. Jezus wychodzi z Kościoła, aby przygarniać tych, którzy są poza Kościołem. Przeżyjmy tak tegoroczną procesję, przeżyjmy ją z radością, modląc się w czasie procesji za tych, którzy będą nas mijać, może w ogóle odwrócą głowę na drugą stronę, bo nie przyklękną. Właśnie dla nich jest ta procesja żeby widzieli, że jest Bóg, że jest Jezus, że jest pokarm, który jest jedynym prawdziwym pokarmem. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Moi kochani, mam dobrą wiadomość dla tych, którzy zamówili szklanki. Mamy już nową partię szklanek. Przyszły prosto z wytwórni, są bardzo piękne. To jest taki wzór. Także dotrą do tych, którzy zamówili. Można już zamawiać, bo mamy kolejną transzę. Moi kochani, wielką niespodziankę zrobiła nam pani Olga, nasza słuchaczka, która jest katechetką. Przesłała nam list i nie tylko. Zaraz pokażę, co jeszcze posłała. No, w tym liście dzieli się swoim świadectwem, jest katetą z powołania. Oprócz tego, że głosi Ewangelię dzieciom w szkole, również Podjęła krucjatę eucharystyczną. To jest niesamowita rzecz. Modlitwa, która obejmuje kapłana. Dzisiaj posługa księży jest szczególnie trudna. Pani Olga dzieli się tą inicjatywą. Obejmuje modlitwą eucharystyczną jednego z kapłanów. Ciekawa inicjatywa. Można sobie w internecie znaleźć więcej na ten temat. Jeszcze jedna rzecz. Moi kochani, pani Olga także jest apostołką Różańca. I nie tylko czyni to słowem. Ale sama wykonuje przepiękne różańce. Zaraz Wam pokażę. Na pewno jeśli Wam spodobają. Będziecie pewnie zachwyceni. Proszę zobaczyć. To jest jeden z różańców wykonany przez Panią Olgę. Te różańce są bardzo przyjemne. Dobrze się je odmawia, tak w sposób techniczny. I są w różnych kolorach. Proszę zobaczyć. No, przepiękne różańce. Moim zdaniem to nie jest bez znaczenia, jak wygląda różaniec. Jakoś tak jest, że jak różaniec jest sam sobie piękny, to on jeszcze bardziej motywuje, zachęca do modlitwy. Na przykład taki różaniec. Myśmy tu się pokłócili w naszym studio, kto bierze jaki kolor. No Reżyser okazał się silniejszy ode mnie i wywalczył sobie ten niebieski, mi też się bardzo podobał. <grym, <grym, moi kochani, dzięki pani Old... dziękujemy pani Oldze za dość piękne świadectwo. I wszystkich zachęcam, jeżeli mamy jakieś pomysły, którymi się chcemy dzielić. To możemy to zrobić, i rzeczywiście te ciekawe pomysły prześlemy dalej. Ksiądz Piotr, reżyser i twórca naszego programu, wytłumaczył mi, że to co zrobiłem, wyciągając z paczki te przesyłki pani Olgi, to jest tak zwany unboxing. Nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa, czyli po raz pierwszy w życiu dokonałem na wizji unboxingu. Zawsze musi być jakiś pierwszy raz.